Nie zagrałeś w meczu ze Szwajcarią. Czujesz z tego powodu jakiś smutek, czy raczej spokojnie? Nie, na pewno jest niedosyt, że nie dostałem szansy, ale myślę, że cieszę się z tego, że dostałem powołanie. Mogłem ten czas spędzić z chłopakami, dowiedzieć się nowych rzeczy, zdobyć jakieś doświadczenie na treningach. No zagrałem z Czarnogórą, mam punkty, cieszę się, zdobyć do tego. Z tych dwóch meczów jednak chyba lepiej było zagrać z Gruzją, no bo to jednak mecz eliminacyjny, mecz o stawkę. Myślę, że lepiej zagrać w obu. No, fajnie było dostać tym i w tym szansę, no, ale stałem tylko w jednym. No, szkoda, że tak się potoczyło. Tym, że jakiś wpływ miało moje troszkę zdrowie, ale no, cieszymy się z tego. Ty jesteś takim piłkarzem, Karol, który jak już wchodzi na boisko, to zostawia po sobie ślad. Chwilę byłeś w tym Tbilisi na boisku i co? Żółta kartka, no i też to otwierające podanie, które de facto doprowadziło do bramki. Znaczy, no jak się dostajesz, no, to trzeba się pokazać najlepsze strony, no i pokazać, że się zasługuje na tą pozycję. No i myślę, że w pewien sposób wykonałem to i jakoś pokazałem się z dobrej strony. Jak ty się czułeś na tym zgrupowaniu reprezentacji Polski? Wiemy, że to nie twoje pierwsze, ale cały czas pamiętamy, że przecież z ciebie młody jeszcze jest zawodnik. Nie, myślę, że naprawdę fajnie. Fajna atmosfera tutaj panuje. Na przykład z Todorczykiem mogłem się spotkać znowu. Fajna sprawa. Niektórymi chłopakami to jest 21, Zieliński, Żyro. Z Milikiem spotka się, to tak naprawdę no fajnie, że tak udaje się, że z 21 dostajemy się do pierwszej kadry. A z kim ty się najbardziej trzymasz? Z kim jesteś w pokoju? No nie, no z Zielem, no wiadomo, jesteśmy najmłodsi i się razem trzymamy. Karol, rozumiem, że reprezentacja Polski, ty jesteś jej przyszłością, czyli liczysz na kolejne powołanie. No liczę, tylko muszę też dobrze pokazywać się w treningach, bo trener Skorża po prostu wystawia mnie w pierwszej 11 i tam muszę też się dobrze prezentować, aby dawać dobre impulsy trenerowi na walce, aby mnie powoływał.